Dzisiaj mamy 13 grudnia. Dobrze mówię? Tak. Z czym ta data się Wam kojarzy? Ale nie chórem mówimy, proszę bardzo. Kto ma jakieś skojarzenia? Proszę. Mi się kojarzy z wprowadzeniem stanu wojennego przez Wojciecha Jaruzelskiego. Rada Państwa w zgodzie z postanowieniami Konstytucji wprowadziła dziś o północy stan wojenny na obszarze całego kraju. To była negatywna decyzja w stosunku do Polski. Ten terror ludzi, telefony, prawda, kontrolowane rozmowy i zakupy na kartkę, no to przecież no to jest jedna pomyłka. Moja mama jest pielęgniarką. No i 13 grudnia no w sumie była na urlopie. No i przyjechała po nią milicja i powiedzieli, że musi się wstawić do pracy. No i ten, ona mając małe dziecko musiała jednak jechać. Pojechała. Ale są też tacy Polacy, którzy uważają, że stan wojenny był koniecznością, może złą, ale koniecznością. Czy ktoś podziela takie opinie niektórych? Wszystkie media informowały, że była taka potrzeba, że nie było innego wyjścia. I ta druga wersja o tym, że to była zła decyzja, w żadnych mediach się nie pojawiała, ale my już wiedzieliśmy swoje coraz bardziej i im dalej od stanu wojennego coraz więcej było opinii, że zagrożenie wkroczenia wojsk radzieckich do Polski było minimalne, albo nawet żadne. Myślę, że to jest ważna data, to jest ważne wydarzenie i każdy Polak o tym powinien pamiętać. Wiecie w ogóle, że dzisiaj jest rocznica wprowadzenia stanu wojennego? No właśnie, nie bardzo. Nie bardzo? Nie bardzo. Nie uczą tego w szkole? Raczej nie. Dziadkowie, rodzice nic nie opowiadali? No, jak dziadkowie, rodzice, tak. Ale nie wiecie, kiedy to było? O, nie. A jakieś opowieści właśnie konkretne? Coś, jak kiedyś opowiadali, coś słyszałyście? Nie kojarzę nic. Zginął mój brat, będąc w wojsku. I jest to do dziś nieudokumentowane. Dlaczego? A był dobrym człowiekiem, żołnierzem. I jest to do dziś niewytłumaczalne. Ja wtedy pracowałem, wtedy jeszcze byłem w Rajsku, koło Oświęcimia pracowałem w zakładzie ogrodniczym, oczywiście jako Solidarność Podbeskidzia. Strajkowaliśmy, no ale w momencie wybuchu stanu wojennego strajku już nie było w naszym zakładzie. On służył w jednostce w Przemyślu. Na dzień dzisiejszy tyle pamiętam. Legitymowali mnie wtedy, no bo było po 10, a godzina policyjna była. Nie wiem, czy z jakimś zażenowaniem wspominam ten czas. Strach, bo byłam sama z małym dzieckiem i nie wiedziałam, co to w ogóle jest stan wojenny. I tego się bałam. Wtedy miałam też 15 lat, 16. No było to zamartwienie, bo miałam brata w wojsku. Wiem, że mama bardzo rozpatrywała to wszystko. No i było to dla nas smutne, no a po pół roku okazało się to, co się okazało. Spokój był, bo tu się nic naprawdę nie działo. No a co się tu mogło dziać? Nic. Godzina 10 policyjna. Przeszło. No to znaczy, nic tam. Nie było takich represji, jak ja się spodziewałam, bo ja nie wiedziałam w ogóle, co to jest. Nikt nie wiedział. Nikt stanu wojennego nie przeżył. Więc nikt nie wiedział. Myślałam, że to już pewnie wojna będzie. Co ja zrobię z dzieckiem małym sama. Ale no tak przeszło, jak i wszędzie w całym kraju. Uważam, że rozliczanie jego to jest bez. Wielki jest ciężar odpowiedzialności, jaka spada na mnie. To są sprawy polityczne, ja się w tej sprawie polityką się nie zajmuję. Po prostu nie myślałam jeszcze na ten temat nic. Nie ma sensu, gdyby to było może zrobione zaraz, brat życia mu nigdy nie wróci, a no po prostu wspomnienia zostały takie, jakie zostały. No to już są lata odległe i mnie się wydaje, że no mnie to nic nie dało. Koniecznie go do więzienia wsadzać, ale osądzić należy, bo to była zbrodnia przeciwko narodowi. U nas wiele rzeczy się robi takich na, nie wiem, być może na pokaz, na to, żeby wzbudzić. We mnie to nie wzbudza nic. Wprost przeciwnie, szlag mnie trafia, niech się wezmą za coś konkretnego.
żeby nam pomóc przeżyć ten okres naprawdę w tej chwili trudny, a nie powracać do stanu wojennego, bo powiem wam szczerze, że w stanie wojennym jak było, nie było, ale żeśmy mieli pracę, szliśmy do pracy, braliśmy pieniądze, może były puste półki, ale kartki były, a w tej chwili jest masę w sklepie i ludzie się zastanawiają, za co kupić.